Jesień to dla wielu osób trudny czas, gdy szara, pochmurna pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia. Nieraz brakuje nam motywacji i energii i jedyne co chcemy zrobić to zawinąć się w pasy i oglądać seriale. Ja zawsze lubiłam tą porę roku, mimo jej słabych stron, ale wiem, że nie dla każdego jest to łatwe, dlatego dziś Wam pokażę, jak wygląda moja taka prawdziwa jesienna rutyna z rana i co robię, żeby sprawić, by była ciepła, przytulna i przyjemna. Mój dzień zaczyna się zwykle około 7:30. Nie mam potrzeby wstawania na konkretną godzinę, ponieważ moja praca jest zazwyczaj weekendowa i popołudniowa, ale z tego względu, że lubię mieć dużo czasu z rana, staram się wstawać zawsze przed 8:00 i przez pierwszą godzinę tak mniej więcej nie korzystam z telefonu. Nie jest to co prawda żadna sztywna zasada, ale po prostu nie chcę tego robić, szczególnie jeszcze kiedy leżę w łóżku, bo strasznie nie lubię tego, jak potem ten czas się przeciąga, a ja tak jak mówiłam, lubię mieć dużo czasu z rana, dlatego po prostu staram się tego nie robić. Z rana zawsze ścielę łóżko. Chyba podczas pandemii nauczyłam się, że jest to takie okazywanie szacunku samemu sobie i swojej przestrzeni. I bardzo spodobała mi się ta myśl, dlatego tak ze mną to długo zostało. Kiedyś różnie z tym bywało, ale w ostatnich latach wyszło mi to w taki nawyk, że nigdy tego nie pomijam. Kolejny drobny nawyk, który gdzieś tam sobie wypracowałam w ostatnich latach, to sprzątanie pokoju. I poświęcam na to dosłownie 2-3 minuty, więcej w ogóle nie potrzeba. I chodzi mi tutaj o takie naprawdę niewielkie porządki. Jedyne co robię zazwyczaj to zbieram brudne ubrania, które zostały mi z poprzedniego dnia, albo odkładam rzeczy, których używałam i których nie odłożyłam na miejsce. Potem idę do łazienki i przychodzi czas na moją poranną pielęgnację. I ja zawsze myję zęby najwcześniej, jak to tylko możliwe. Wiem, że większość osób myje zęby po śniadaniu i jakby totalnie to rozumiem, ale ja bym po prostu tego nie wytrzymała, więc to jest zawsze pierwsza rzecz, którą robię po przebudzeniu. No, prawie. Potem oczywiście myję dokładnie twarz, nakładam tonik, serum oraz krem i taka cała moja pielęgnacja zajmuje około 10-15 minut. I przychodzi czas na włosy. Powiem szczerze, że prawie nigdy nic z nimi nie robię, bo mam dosyć mało problemowe włosy, więc o ile nie mam żadnych zajęć, to przez większość dni po prostu je rozczesuję i na tym się tak naprawdę kończy. Nie lubię chodzić nie wiadomo ile w piżamie, dlatego od razu wracam do pokoju i się przebieram. Jeżeli mam jakiś taki naprawdę luźny dzień, to po prostu zakładam dresy albo cokolwiek wygodnego. Po prostu nie chcę za długo chodzić w piżamie. Ja zawsze lubiłam jesień, ale absolutnie rozumiem to, że można jej nie lubić, szczególnie wtedy, kiedy na dworze jest tak ciemno, szaro i ponuro. I w takie właśnie dni lubię zapalić sobie jakieś takie delikatne światło, lubię zapalić świeczki, bo to od razu zmienia atmosferę w naszym domu i wszystko staje się takie przytulne i ciepłe. Z rana zawsze przed jakimkolwiek jedzeniem czy piciem muszę wypić dużą szklankę wody, bo inaczej po prostu nie potrafię funkcjonować. A przez to, że mamy zimniejszą porę roku, to zawsze dolewam odrobinę wrzątku. Na początku roku pierwszy raz w życiu przeczytałam Harry'ego Pottera i specjalnie czekałam kilka miesięcy, żeby zamówić kolejne tomy i żeby czytać je właśnie jesienią. No i wszędzie od wszystkich słyszałam, że Harry Potter to jest taka bardzo jesienna seria, a ja tak jak mówiłam, lubię jesień i lubię wprowadzić się w ten taki nastrój jesienny, dlatego lubię czytać właśnie takie książki z klimatem. Ogólnie na co dzień czytam raczej inne gatunki, ale to też zawsze jest fajna odmiana.
Czytanie książek z kawą to już jest taki mój rytuał i nigdy nie pomijam tego punktu. W dni, kiedy naprawdę się śpieszę, po prostu piję kawę, omijam książkę z wielkim bólem serca, no ale jednak to wstawanie o 7.30 pozwala mi na to, żebym nie musiała się śpieszyć. Dlatego też bardzo lubię ten moment i no tak jak mówiłam, jest to taki stały punkt w mojej rutynie. Zazwyczaj zajmuje mi to około 40 minut, maksymalnie godzina. Tak naprawdę to moment, aż mój brzuch nie woła pomstę do nieba. No i oczywiście nie ma co oszukiwać, zdarza mi się też wchodzić sobie na telefon i siedzieć na mediach społecznościowych, więc zazwyczaj włączam sobie muzykę i wchodzę na Instagrama. Zazwyczaj to jest czas, kiedy robię jakieś relacje albo oglądam relacje innych ludzi, także jeżeli byście chcieli pooglądać mnie na Instagramie, to tutaj macie moją nazwę. I to jest właśnie ten czas, kiedy mój brzuch woła o litość, a ja z bólem serca odkładam książkę. Śniadanie robię zazwyczaj w okolicach 10, nie licząc weekendów, gdy o tej godzinie jestem już w pracy. A dziś przez to, że to wszystko nagrywałam, byłam już strasznie głodna i chciałam coś szybko zjeść, także zrobiłam zwykłą jajecznicę na pieczywie i wiem, to straszny basic, ale bądźmy realistyczni, nie zawsze nam się chce. W najnowszym filmie pokażę Wam dużo fajnych śniadań, także bądźcie czujni, a tymczasem no niestety zwykła jajecznica. Gdy jestem sama w domu, zazwyczaj do jedzenia oglądam coś na Netflixie albo na YouTubie. Oglądałam dzisiaj sezon na misia Don't Judge Me. Tego dnia nie miałam żadnych palących zadań do zrobienia, dlatego wzięłam się za takie małe porządki w domu. Potem usiadłam do mojego dziennika. Nie piszę w nim codziennie, ale staram się to robić dosyć często. Mam stronę, na której zaznaczam, które nawyki zrobiłam danego dnia. Sprawdzam czasami swoje cele, które wyznaczyłam na początku miesiąca. Przeglądam kalendarz, patrzę, czy jest coś, co muszę przygotować, co muszę zrobić. Czasami zapisuję też, co muszę zrobić w ciągu tygodnia lub robię listę rzeczy, takich do zrobienia w ciągu dnia. Ale oczywiście nie robię tego codziennie, tak jak mówiłam, dzisiaj miałam taki troszeczkę luźniejszy dzień, ale normalnie o tej godzinie pewnie byłabym w pracy albo robiłabym coś do pracy. Potem wracam do pokoju i przygotowuję się na to, co mam danego dnia. Zazwyczaj robię jakiś makijaż, oczywiście nie robię tego codziennie, ale lubię się czasami malować, bo czuję się potem od razu taka bardziej ogarnięta i gotowa do pracy. Akurat dzisiaj to było na tyle, ale normalnie pewnie bym się przebrała, spakowałabym torbę, zrobiłabym fryzurę, jeżeli poszłabym na zajęcia. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co robię danego dnia. Akurat tego dnia chciałam pomontować film, dlatego wróciłam na dół, zrobiłam sobie kawę. Dziś akurat coś mnie tchnęło i postanowiłam zrobić sobie pumpkin spice latte. Ja na co dzień nigdy nie piję słodkich czy smakowych kaw, ale miałam akurat mus dyniowy i ochotę na coś słodkiego, więc postanowiłam to połączyć. Zdaję sobie sprawę, że dużo osób nie lubi jesieni i rozumiem, że czasami ta pogoda nie dopisuje, jest smutno i jest szaro i ponuro. No ale niestety tej pogody, tak jak wcześniej Wam mówiłam, nie zmieniły. Więc jeżeli macie problem, żeby ją polubić, to starajcie się dostrzegać te dobre rzeczy. I ja na przykład cenię jesień za wszystkie kolory, które widzę za oknem. Cenię jesień za taką przytulną i ciepłą atmosferę w domu. Za ciepłe napoje z przyprawami, za wszystkie swetry i za tą całą atmosferę. Jesień jest bardzo klimatyczna, jest taka tajemnicza i ciepła, więc jeżeli nie możecie znaleźć niczego dobrego, to spróbujcie szukać takich rzeczy. Przepyszne obory, nie I troszeczkę tak tą jesień romantyzować, no bo ona jest tak, czy tego chcemy, czy nie.
Dzisiaj, tak jak wcześniej mówiłam, chciałam zająć się montowaniem filmów, dlatego siadam przed komputerem i zajmuję się montażem najnowszego filmu. Oczywiście pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak idealna rutyna i każdy z nas ma inny tryb życia, inne cele, inne potrzeby, inne obowiązki. Najważniejsze, żeby ta rutyna odpowiadała Wam i Waszemu trybowi życia i była po prostu dobra dla Was. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia w następnym filmie. It's not a way.